Witam Państwa serdecznie z tej strony Mieczysław Siódek. Jeszcze zanim rozpoczniemy, to chwilę poczekamy na osoby logujące się. W międzyczasie prosiłbym o informację osoby, które już są. Jak mnie słychać i czy jest widoczny mój ekran? OK, super, dziękuję. Ekran z wykresem widać, a nie prezentację, tak? A że teraz widać. Widać. A czy teraz widać prezentację? Ekran startowy? OK, super, dziękuję. To jeszcze minutkę poczekajmy. Jeśli chodzi o poprzednie spotkanie, to proszę tutaj o pytanie do Tikmila, ale wydaje mi się, że było mówione, że będą udostępnione, tylko nie wiem, czy od razu, tak? Także zaraz tu jakaś, ktoś będzie, także na pewno udzieli takiej odpowiedzi na to pytanie. Dobrze, to witam jeszcze raz serdecznie. Mieczysław Siódek z tej strony i zapraszam na drugi nasz webinar, już drugi webinar z serii, której sponsorem tutaj jest Tikmil. Także serdecznie zapraszam. Jak zwykle musimy zacząć od ostrzeżenia przed ryzykiem. Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Z tego należy zdawać sobie sprawę. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Należy się upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem. Dodam od siebie, to jest bardzo, bardzo ważny element, czyli kontrola ryzyka. No, potem się poznaje traderów dobrych. Dobra, a i przechodzimy do prezentacji. Co dzisiaj? Na poprzednim naszym spotkaniu, dla tych, których nie było, to przypomnę, że mówiliśmy o ręce bijącej, mówiliśmy o popycie i podaży, jak je zobaczyć na wykresie. Trochę też mówiłem takiego wprowadzającego, parę elementów na temat wprowadzających w ogóle na handlu i handlu wynikającego z karnetu zleceń, w zasadzie przed naszym wykresem. Mamy karnet. Osoby handlujące bezpośrednio na zmieniających się, na zleceniach, obserwując karnet, no są troszeczkę przed nami, ale dla mnie, moim zdaniem, mamy wystarczająco dużo informacji na wykresie, żeby podejmować racjonalne, z pewną przewagą decyzje, gdyż w zasadzie wszystkie te zlecenia, które trafiają do karnetu, niezależnie od tego, czy one trafiają od dużych inwestorów, czy trafiają od banków, które hedżują opcje, czy z innego powodu, no one wszystkie trafiają do karnetu i no, tworzą dla nas, pokazują nam miejsca, gdzie jakiś duży handel był i pokazują nam miejsca też, no, to, co chciałem przekazać w poprzednim naszym spotkaniu, gdzie popyt startuje, gdzie podaż się pojawia, gdzie podaż czy popyt przejmuje, pochłania popyt, to są ważne miejsca, dlatego że no, tam musiało dojść w karnecie
co będzie widoczne, wiele osób obserwuje potem, obserwując taśmy, widzi te miejsca jako istotne miejsca dla zachowania rynku. No i my te miejsca, może nie aż tak dokładnie, ale wydaje mi się, że z wystarczającą dokładnością jesteśmy w stanie zlokalizować i je namierzyć. Dlaczego tą drogą i drogą z wykresu? No dlatego, że przede wszystkim ja też po 30 latach już handlu na rynku, no mogę powiedzieć, że w pewnym momencie przechodzi pewne zmęczenie i inercja podejmowania decyzji, tak? I to takie, ja to nazywam właśnie handel na karnecie, przyglądanie się taśmie, to tak trochę jak przestawianie butelek na taśmie produkcyjnej. No jakiś czas to można robić, no ale potem to no coś, znaczy nasza fizyczność zaczyna się przed tym, krótko mówiąc, bronić. Dobra. Mówiliśmy o popycie i podaży poprzednio, teraz sobie pomówimy o kumulacji, czyli pomówimy sobie o kumulacji, właśnie kumulacji nagrody w pewien sposób, to jest, nie mylić z akumulacją i dystrybucją, ale właśnie taka, pomówimy sobie o trading range'ach jako o takim procesie, który powoduje to, że następuje w nim polaryzacja dwóch stron, a taka polaryzacja no, prowadzi potem do jakiegoś ruchu, tak? Jak to rozpoznać. Także pomówimy sobie, czym jest trading range. Pomówimy sobie właśnie trochę o tym, no, czy to może być akumulacja, dystrybucja, czy reakumulacja, redystrybucja. I postaramy się zobaczyć te procesy na wykresach. Popatrzymy sobie na przykładowe schematy na rynku. Tych schematów takich sięgając do mylnie zresztą nazywanych schematami Wyckoffa, no jest w tej chwili no, kilka, można powiedzieć kilkanaście, można ich wyróżniać, a ten rynek ewoluuje i te schematy no, też troszeczkę ewoluują, tak? Ale o tym sobie powiem, o tych szczegółach trochę później. No i na koniec, gdzie jest mój edge? Edge, czyli gdzie jest moja przewaga, gdzie szukać zagrania, gdzie idziemy na ryby, jak mówił David Wise, gdzie pewne rzeczy są już tak ułożone, że możemy szukać zagrania. Także to mamy w dzisiejszej agendzie. Jeśli będą się pojawiały pytania, najchętniej na końcu, no ale w trakcie jakby coś się pojawiało istotnego, to proszę pisać. Będę starał się zwracać uwagę też na czat. Dobra. W zeszłym tygodniu było trochę o typach zleceń. Strach, chciwość, kreowanie popytu i podaży, dużych świec. Teraz wykreowanie takiej dużej zielonej świecy, czy dużej czarnej, czerwonej, spadkowej świecy, no to ktoś, żeby to zrobił, to no coś się musi zadziać. Musi się zadziać, zlecenia po prostu muszą trafiać takie na rynek, które będą pchały cenę, czyli niejako patrząc w karnet, będą wybierały, jeżeli ma to być zielona świeca wzrostowa, to muszą kupować to, co wisi, te zlecenia wiszące na ofertach sprzedaży. No i to jest pewna informacja, bo któryś gracz w pewnym momencie przystępuje do tego sposobu kupowania. Ja o tym wspominałem poprzednio, że no, jeżeli ja z punktu widzenia zarządzającego funduszem, jeżeli chciałem kupić jakąś dużą ilość na przykład akcji jakiejś spółki, powiedzmy, wyobraźcie sobie, mam kupić 200 tysięcy akcji, a średni obrót na sesji jest, no załóżmy, 20 tysięcy akcji danych akcjach. No i jak to zrobić, żeby to kupić, żeby nie być zauważony? To jest dobre ćwiczenie w takich sytuacjach. Zawsze zadajcie sobie takie pytanie, tak? Pomyślcie o tych gościach, którzy no, mają takie zadanie, jakbyście to robili sami, żeby to zrobić jak najlepiej. No i w zasadzie właściwie jestem przekonany, że znajdziecie na to odpowiedź, że sami wymyślicie poniekąd teorię Wyckoffa, jak to jest opisywane, te procesy w poszczególnych fazach. No w zasadzie mogę powiedzieć, że nie mając zielonego pojęcia o Wyckoffie, no 30 lat temu, 25 lat temu dokładnie tak to robiłem, jak potem przeczytałem, jak wyczytałem, jak ten gość to opisał, czyli tych wiele z tych elementów po prostu są po prostu naturalne, naturalnym działaniem, to bym to określił. Dobra, czyli o tych zleceniach. Zlecenia, to co się dzieje w karnecie, one się przekładają, te całe ruchy rysują nam wykres.
I tutaj skupialiśmy się na tych właśnie świecach popytowych, podażowych, które nam się pojawiają na rynku. A teraz skupimy się na trading range'ach. Na range'ach, które powstają i które coś mają nam mówić. Czym one są? Ale na początek chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili, no, że trading range powoduje to właśnie tą kumulację, zbudowanie pewnej bazy do kolejnego ruchu. Wyckoffa to jest, znaczy, bardzo fajne takie porównanie. Trading range to jest tym tankowaniem paliwa i w zależności jak dużo tego paliwa zatankujesz w samochodzie, tak daleko możesz pojechać. Czyli czym dłużej trwający trading range, tym potencjalnie spodziewany dłuższy ruch. I tutaj no nie, pozwolę się nie zgodzić z niektórymi teoriami, na przykład mówiącymi o tym, że czym więcej razy jakiś opór jest testowany, tym nabiera on większego znaczenia. No moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie, czyli wyobraźmy sobie, że na jakimś pułapie ktoś sprzedaje jakąś ilość akcji, rynek podchodzi pierwszy raz do niego, skupię te zlecenia, widzę, że jest podaż, cofa się, znowuż nabiera rozpędu, podchodzi za drugim razem, skubie, ale tych zleceń sprzedaży ubywa. Cofa się, bo jest ich dużo, podchodzi za trzecim razem i znowuż ubywa tych zleceń. Zresztą taką regułę w trading roomie u Bryce'a Gilmura mieliśmy, że jak rynek podchodzi do trzech, ma trzy szanse na odejście od oporu. Jak podchodzi do oporu i za trzecim razem ten opór nie zadziała, czyli nie ma właściwego odejścia od niego, nie pojawia się podaż sprzedająca do dołu, no to zmieniamy stronę i zaczynamy pomagać w atakowaniu tego oporu, liczymy na wybicie tego oporu. Także czym więcej razy opór jest testowany, tym mniej tam zleceń przeciwnych może się znajdować. Tak? Takie mieliśmy podejście. Dobra, ale teraz wracając jeszcze, bo mówiąc o samych trading range'ach, to co jest tematem dzisiejszego naszego spotkania, to tu się pojawia jeszcze jeden element, chciałbym wrócić do takich najprostszych rzeczy, tak? Czyli takie, no właśnie, już jako z punktu widzenia 30 lat na rynkach, mogę powiedzieć, że dla mnie w ocenie rynku są najważniejsze dwa elementy, dwie rzeczy. Jedna rzecz to po prostu wyniki spółek. Wyniki spółek i przez pryzmat tych wyników spółek postrzegam i mówię, mam na myśli fundamenty. Fundamenty są tak jak najbardziej istotne, bo no też kiedyś o tym mówiłem, kupuj tanio, tak? To znaczy kupuj tanio. Jeżeli coś jest fundamentalnie tanio i na przykład kupujemy spółkę jako fundusz czy jako bank, też pewne zależności są, ale powiedzmy jako bank skupuje spółkę, która jest w cenie do skupienia takiej, że można ją przejąć i ziemię, które ona działkę potem można przeprowadzić, przejąć tą spółkę, rozwalić tę spółkę na dobrą sprawę i sprzedać działkę drożej niż jest warta spółka kupiona na giełdzie, no to jest czysty fundament. Czyste fundamenty, oczywiście to jest proces, wymaga pewnych nakładów i tak dalej, coś można zrobić. A bardzo wiele takich okazji widziałem, że spółki mają aktywa większe niż są wyceniane na giełdzie i można było to w pewien sposób realizować. Mówiąc o fundamentach, mówiąc o globalnych rynkach akcyjnych, no w zasadzie chciałbym zwrócić uwagę na takie moje podejście, które od dość dawna stosuję. Mówiąc o wynikach spółek też, bo podejście do takiego zwykłego cena do zysk i patrzenie na wyniki spółek i cena do zysk, no, jest nieuzasadnionym podejściem do wycen. Teraz ktoś tam mówił, że w tej chwili, na przykład rok temu padały, bardzo dużo było takich sformułowań, że cena do zysk akcji amerykańskich osiąga niebotyczne poziomy, jest jedna z najwyższych w historii. Tak, to prawda, ale trzeba do tego dorzucić drugi element, czyli element alternatywnych inwestycji, poszukania alternatywy do inwestowania. Ja tu chciałem pokazać slajd, który pokazywałem w lutym 2021 roku, mówiąc o prognozach na 2021 rok.
o spoglądach na 2021 rok i zwracamy uwagę na jedną rzecz, że spodziewane oprocentowanie 10-letnich obligacji w lutym zeszłego roku, obligacji przeciętny Amerykanin kupując 10-letnie obligacje, dostawał 1,19%. 10-letnie jakoś tak się przyzwyczaiłem, dla mnie były dobrym takim zawsze pomiarem i to spojrzenie od dawna stosuję. Jaką miał alternatywę? Alternatywą jego było kupienie S&P 500 i w lutym 2021 roku, jeżeli kupił S&P 500, to dywidenda, jaką otrzymywał, wypłacana, nie generowana przez spółki S&P 500, bo ona była na poziomie około tam ponad 4%, około 4,5%, ale dywidenda, która można było oczekiwać, że zostanie mu wypłacona przez te spółki, była 1,5%. No tak, popatrzycie na to w ten sposób, no to oczywistym się wydaje, że S&P od lutego generalnie powinno rosnąć, gdyż te fundamenty sprawiały to, że oczekiwanie i fundamenty alternatywne możliwości inwestowania spowodowały to, że no te pieniądze płynęły do S&P 500, wtedy było, nie pamiętam, ale no dość mocno urosło jeszcze, tak? I teraz pokażę Państwu taki sam slajd, który prezentowałem już na początku stycznia tego roku, ale też pokazywałem, jak to się zaczęło zmieniać po no mniej więcej tak od września, tak? Tutaj zaczęło to się przesuwać. I teraz patrząc na styczeń, to są dane z 21 stycznia, możemy na to spojrzeć. Nagle z S&P 500 oczekiwane dywidendy mamy na poziomie 1,37%, a z 10-latek mamy 1,75%. No i teraz w tej konwencji nagle zaczyna się wydawać, że to S&P 500 staje się, krótko mówiąc, drogie, tak? Czyli te fundamenty zaczynają się zmieniać. I tak wracając do tych fundamentów właśnie, żeby mieć świadomość tego, że te wyniki są najważniejsze, to mogę powiedzieć, no właśnie, dlaczego było takie podejście, ja przeżyłem wiele kryzysów, na przykład kryzys w Argentynie, kryzys w Grecji. I tak na dobrą sprawę taki kryzys w Grecji się odbywał. Jaki on miał wpływ na większość, mówię nie na wszystkie, ale na większość spółek amerykańskich, które generowały swoje wyniki? No, niezbyt wielki, ale generował medialny szum, była korekta, był pretekst do spadków, no i można było robić akcję by the dip, tak, kupuj korektę, no która nie zawsze funkcjonuje, tak? Takie łapanie korekt przestaje funkcjonować wtedy, kiedy właśnie rozjeżdżają się fundamenty, bo rynek robi czasami większe korekty, jak jest BESA, się pojawia BESA, tak? Pytanie, kiedy ta BESA się pojawia. Oczywiście do tego jest wiele wskaźników makroekonomicznych, które mogą no, nam pokazywać, no, sugerować, że coś się dzieje w fundamentach istotnego, tak jak bezrobocie i tak dalej, ale to w to nie będziemy wnikać. Do czego zmierzam? Po pierwsze fundamenty, a drugim elementem, który tutaj się pojawia bardzo istotnym, to jest płynność. Płynność na rynkach, czyli w ogóle ilość pieniądza na rynkach. No tutaj spotykaliśmy się z dodrukiem i widzieliśmy, co taki dodruk potrafi robić na rynkach. No ale też stopy procentowe mają na to wpływ. Krótko mówiąc, wykres obligacji, czyli patrzenie na to, jak się zachowują generalnie poszczególne instrumenty na rynku finansowym. No tutaj zacytuję Johna Murphy'ego. Jakbyśmy z Państwa z tego zdawali sprawę. Wszystko wpływa na wszystko inne. Jeśli analizujesz akcje, musisz wiedzieć, co się dzieje na obligacjach. Musisz wiedzieć, co robi dolar. Musisz wiedzieć, które sektory są mocne, a które słabe. Jeśli tego nie robisz, popełniasz duży błąd. I to ma głęboki sens. Każde z tych określeń ma bardzo duży sens. Także myśląc o rynkach, musicie Państwo na to wszystko zwracać uwagę. Dobra, i tutaj w zasadzie powinniśmy spojrzeć na rynek obligacji. Właściwie patrząc na to, powinniśmy wnikliwie obserwować obligacje, co się dzieje na obligacjach amerykańskich. I też to pokazuje w pewien sposób nastawienie do tego, co będą robiły pieniądze.
Mówiąc o tych innych elementach, takich właśnie sprzedających, jeśli chodzi o fundamenty, to się nie dzieje tak od zaraz już. Ja, to jest jeden ze slajdów, który też już od jakiegoś czasu pokazywałem i powołując się na zakrzywienie stóp procentowych, jak taki element wyprzedzający. Taki element wyprzedzający no, z doświadczenia, na przykład w 2008 roku, pojawił się, no, zaczął się pojawiać, znaczy w każdej takiej beście pojawiał się taki element, tylko że to się nie pojawia z dnia na dzień, nie to, że z dnia na dzień rynek nagle wchodzi w bestce w takiej sytuacji. Wracając do 2008 roku, to taka sytuacja miała miejsce, wyglądała w ten sposób, że od momentu pojawienia się zakrzywienia stóp procentowych, no to minęło chyba po półtora roku do spadku. Także ten proces po prostu trwa. I teraz ten proces po prostu trwa, tak? To właśnie jest ważne sprowadzenie, bo w ten sposób przechodzimy do procesu, że trading range i akumulacja i dystrybucja, podobnie jak reakumulacja i dystrybucja, są procesy. To się nie odbywa na jednym, dwóch barach, to są procesy. Czym dłużej taki proces trwa, czym dłużej tankujemy takie paliwo, to tym dłużej potencjalny ruch będzie trwał w przyszłości. To są schematy. To jest przykład schematu akumulacji nazywany schematem Wyckoffa, a faktycznie de facto jest to schemat, te schematy są schematami Boba Evansa, czyli ucznia Wyckoffa, gdyż Wyckoff nie stosował schematów w ogóle. On patrzył na analizę taką bar po barze bardziej. Zresztą w tym schemacie jest błąd. W tych schematach w ogóle publikowanych są błędy, bo źle są zdefiniowana ta część tego schematu, nie według tego, jak to opisywał Wyckoff. No, tutaj w zasadzie w tych schematach chodzi o opisanie pewnych struktur i pewnych działań. Te pewne działania, znowu się przypomnijmy sobie tego zarządzającego, czy tego dużego, który chce kupić, zakumulować jakąś ilość akcji takich, no, których no, ten proces musi trwać. To właśnie on się zachowuje dokładnie według schematu działania i opisu tych faz, bo każda z tych faz ma na celu, ma pewne określone cele. Pewne określone cele. Sprawdzenia no, tego, co się dzieje, jak wygląda popyt i podaż, tak? To jest schemat akurat akumulacji z wybiciem niższego dołka, to wybicie niższego dołka, tak zwany spring w tej części, spring, czyli wybicie dołka i powrót powyżej wybitego wsparcia, jest jednym z typów tych schematów. Bywają schematy bez wybicia tego dołka, bywa też kilka innych schematów, już te schematy ewoluują, ale to coś mogę powiedzieć na podstawie swoich doświadczeń, że te schematy, jak na nie patrzymy, no to one w takiej formie właśnie schematycznej coraz mniej, coraz rzadziej się zdarzają, tak? Czyli ta taka forma tutaj, to SC, to jest semi climax, to jest taki climax, taka wyprzedaż, gdzie pojawia się panika, duża czarna świeca spadkowa i na niej duży gracz może kupić dużą ilość akcji, bo wszyscy w panice sprzedają. Czy odwrotność tego buying climax w dystrybucji, taki właśnie taka akcja klimatyczna, no z jednym barem, jednego dnia przychodzi takie wybicie, że już wszyscy chcą to sprzedać, bo już tylko może być taniej. Atmosfera jest podła i wtedy można dużo kupić. Złe informacje, że często się pojawiają jakieś. Na takiej świecy czy barze spadkowym następuje akumulacja, taka akumulacja do dołu, tak? Czyli pasywnymi zleceniami, tu duży gracz nie kupuje do góry, czyli nie rysuje zielonej świecy, tylko akumuluje ustawiając zlecenia w drabince oczekujące. W ilościach takich, żeby nie było go za bardzo widać oczywiście. Ale może dzięki tej panice może dużo kupić. Czym bardziej te akcje spadają, czym bardziej się krew leje, tym więcej można kupić, bo tym więcej jest chętnych do sprzedaży. Jak zacznie kupować do góry i brać z ofert wiszących do góry, no to automatycznie sprzedający myślą sobie, że będą wyższe ceny i już nie mają ochoty sprzedawać. W związku z tym, dlatego ta faza jest tak istotna. Tak istotna jest z punktu widzenia kupowania. Zresztą
jak patrzymy na tą samą fazę A określoną w tym schemacie, no to czy mam do czynienia z akumulacją czy redystrybucją, to akurat te fazy wyglądają dokładnie tak samo w tych trójkręgach. Potem istotne różnice pojawiają się nieco później. Ale wracając do takiego najprostszego podejścia Wyckoffa, to powinniśmy przyjąć jedną zasadę, że trading range jest tą kumulacją. Czyli w trading range'u my nie musimy rozpoznać, czy ten trading range jest w takiej sytuacji redystrybucją, czy na przykład jest akumulacją. Powinniśmy poczekać na efekt tego trading range'a, czyli to, co się stanie, wracając do tego schematu, czyli co się stanie w tej fazie no, C i D, tak? To są istotne, a w zasadzie z punktu widzenia akumulacji to ta faza już E, czyli faza trendu jest dla nas istotna, czyli w zasadzie tak w pełni rozpoznajemy, że to była akumulacja wtedy, jak znajdziemy się w fazie E. I wtedy szukamy setupów do zagrania. Bardzo często to niestety internet jest zasiany takimi analizami. Tylko osoby do mnie trafiają, to też już ktoś zobaczył schemat, popatrzył na ten schemat, gdzieś tam się pouczył tego schematu, no i zaczyna się właśnie takie żonglowanie i opisywanie tego schematu, już schemat jest gdzieś w tym miejscu, a już wszyscy to wszystko są w stanie opisać. Tak nie jest. Schematy Wyckoffa opisuje się de facto po fakcie, czyli trzeba mieć poszczególne fazy, je rozróżnić, żeby je wykryć, żeby można było opisywać, tak? Na przykład niektórzy, widząc ten dołek, potencjalny spring, rozpisują tę akumulację, nie biorąc pod uwagę tego, że to równie dobrze może być redystrybucja i to zacznie dalej spadać. Bardzo częsty błąd, bardzo częste błędy, no niezrozumienia przede wszystkim, co jest najistotniejsze w takich, w tych trading range'ach i tych najistotniejszych elementów, o których mówił Wyckoff, ale też nie do końca czytania i niezrozumienia tego, co się dzieje na przykład w tych fazach tutaj, w fazie B, co się dzieje, tak? A faza B to jest generalnie rozbójnik, tam jest bałagan. Na przykład w tej fazie zamknięcia barów, świec nie są istotne. Po prostu nie są istotne, tak? Należy to przyjąć. I bardzo często okłamuje. Nie zawsze da się rozpoznać po tym, co się dzieje w trading range'u, czym ten trading range jest. W takiej sytuacji pozostaje najprostsza rzecz, czyli domniemanie i bycie po właściwej stronie trendu, czyli jak mamy spadek, trading range, to należy domniemywać, że będzie kontynuacja, czyli to będzie redystrybucja. Trzeba mieć argumenty, oczywiście je można zobaczyć, tak, i one są do zobaczenia, że to będzie akumulacja, tak, ale pierwsze naczelne podejście, trend twoim przyjacielem jest, stój po właściwej stronie trendu, czyli jeżeli pojawia się trading range, to znaczy się, że no, prawdopodobieństwo jest po stronie trendu, czyli do etapu w zasadzie fazy C, w zasadzie fazy D powinno się uważać, że to jest redystrybucja. To jest przykład jednego z takich trading range'y, bo też odwołując się, tak pokazałem, jak one mogą różnie wyglądać. To jest trading range, który robiąc webinar na temat potencjalnego dołka covidowego, pokazywałem analogię do tego miejsca, bo dokładnie tak samo wyglądał rynek amerykański właśnie w czasie robienia, rysowania dołka covidowego. To był tytuł, czy to jest dołek, bo dajcie tego webinaru też tam Państwo znajdziecie na YouTubie i to było miejsce na potencjalnego dołka i to jest rozpisane właśnie potencjalne fazy, potencjalny układ Wyckoffa, buying climax, AR, automatyczna reakcja, testowanie, sygnał słabości, uptrust po dystrybucji, to są określenia takie Wyckoffowskie, ja nie będę ich omawiał tutaj wszystkich po kolei, no bo to nie o to chodzi w tym momencie, ale to tworzy nam trading wręcz, no i to pewien wzór z przeszłości, co się stało później. No, dość podobnie nam się stało i tym razem. A co najważniejsze, to mówimy o trading range'ach, tak? Teraz patrząc na ten trading range, patrząc na zachowania w trading range'u, to może jeszcze opowiem też, wrócę do takich elementów uczestników rynku,
bo jednymi z tych uczestników rynku, z którymi my staraliśmy się u Gilmura grać w tej grupie, to były tak zwane kreatury w garniturach, tak Gilmur nazywał. No i to były tacy łapacy dołków, tak? To są tacy sprytni goście, którzy dużo widzą na wykresie, widzą wiele jego elementów, takich cech, rozpoznają, ale na przykład też są skłonni grać przeciwko trendowi, counter trend. Na przykład oni zdają sobie sprawę z tego selling climax i na przykład no, potrafią znaleźć, jeżeli jest jakiś powód do tego, żeby rozgrywać to, czego nie polecam zdecydowanie, albo na przykład, ale już na przykład ST, czyli to testowanie było do rozegrania, no to było do rozegrania. Tylko tutaj się pojawia cała taka właśnie zderzenie w uproszczeniu chociażby tych dwóch rodzajów graczy, czyli ci gracze, którzy kupują ten duży spadek, bo rynek jest wyprzedany, bo na przykład jest na wsparciu, korekcie 1:1, albo 1:1 double drive, czy jakimś innym fajnym wsparciu, jest w fajnym miejscu, czy uważają, że jest tanio, zaczynają nagle kupować, bo widzą to wyprzedanie i widzą, że rynek w pewnym momencie, jak sprężyna się nagięła, to odreaguje. I oni są nastawieni na ten ruch do góry, nie na to, żeby trzymać te pozycje, tylko żeby je sprzedać, tak? W pewnym momencie sprzedać, kiedy inni będą uważali, że no, coś się dzieje, poważny ruch i zaczyna się kupowanie. I oni, to jest taki, te kreatury, w garniturach to jest taki organizm jakby w symbiozie działający z tymi największymi graczami, tak, albo czasami po drugiej stronie. Bo oni de facto zapewniają pewien rodzaj płynności, który dają dużym graczom, tak? Czyli to też możemy odczytać właśnie patrząc na wolumen, ale to, że oni się pojawiają przy takim wyprzedaniu, bo rynek powinien się skorekcić, złapać korektę w tym ruchu spadkowym, bo oni chcą oddać te pozycje, tylko trzeba pamiętać o tym, że mogą być duzi gracze, którzy w pewnym momencie napełnią, znaczy oni nie do końca starają się skrzywdzić te kreatury, tak? Ale bo oni są dosyć sprytni, ale starają się, oni dają pewnego rodzaju płynność. Wyobraźcie sobie, że na takim dołku tutaj, gdzie się pojawia ta duża paniczna wyprzedaż, to te kreatury potrafią kupować od tych największych smartmany pozycje, dlatego że ci ludzie ze smartmana mimo wszystko sprzedają tutaj razem w panice, bo liczą na większy spadek. I oni zdają sobie sprawę, że będzie podejście. Oni sprzedają tutaj dużo na tyle, bo mogą pozbyć się w sposób dość prosty, dosyć dużej ilości akcji gościom, którzy będą dbali o to, żeby to rozdystrybuować tutaj drożej, czyli tym kreaturom. Bo ci najwięksi gracze, oni nie są na każdej sesji, oni się pojawiają co jakiś czas, jak wiedzą, że mają do zrobienia jakiś interes, dość rzadko, tak? Oni potrafią sprzedać tutaj, bo kupili, patrząc teraz, tak? Oni kupowali przy S&P, które było, wyobraźmy sobie, było tam 900, 1000, 1200 S&P, a teraz jest po spadkach bardzo dużych, jest, nie wiem, no 4200. No to dla nich jest tanio czy drogo, tak? Zadajmy sobie pytanie. I to, że będzie 4400 za chwilę na przykład, dla nich nie jest istotne, a dla kreatur jest istotne, bo to jest ich biznes. Wziąć ruch 4200 do 4400, bardzo fajny ruch, a dla nich sprzedać po 4200 czy sprzedać po 4400 nie jest tak istotne, ale wiedzą, że przy 4200 dostaną płynność, którą dają im ci przy rynku wyprzedaży kreatury na przykład, które potem będą tutaj przez 2 miesiące czy 3 miesiące potem się bawiły w dystrybucję na każdej sesji tego, co kupiły tutaj tanio. To jest taka symbioza pewna, z której musimy sobie zdać sprawę. I co najważniejsze z tego, ten proces trwa. Ten proces powinien przez jakiś czas trwać. Czym dłużej trwa, tym większy ruch potem będzie miał miejsce. Znowuż, tu potem możemy, patrząc na wolumen, na zachowania, rozczytać, czy to jest reakumulacja, czy dystrybucja. I teraz pamiętajmy o tym, że te miejsca, które dosyć istotne nawet w tym trading range'u się pojawiają jakieś miejsca, jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować te poszczególne bary, czyli na przykład podaż, to duże uderzenie podaży, skąd ta podaż startowała, to są miejsca, które potem są w takim trading range'u testowane i no, one są testowane, prawdopodobnie ci, którzy patrzą na karnet, oglądają taśmę, to zobaczą te miejsca, gdzie były duże wolumeny, gdzie dużo wolumenu się przekręciło i one są w jakiś sposób oznaczone. Dla nas my to rozpoznajemy poprzez zachowanie poszczególnych barów, widząc te bary popytu i podaży i tam my szukamy tych miejsc, które są testowane. Za chwilę sobie przejdziemy do wykresu, jeszcze o tym sobie pomówimy.
I tutaj musimy mieć świadomość, jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, że to kiedyś na rynki otworzył mi oczy Erik, taki gość w Ligrumie, Bryce'a Gilmura, też mi pokazał pewne schematy zachowań rynku amerykańskiego i szukania płynności. I on mówi, no tak, no wyobraź sobie wszystko ładnie, pięknie. Jak ty widzisz taką korektę, na przykład A, B, C, równe nogi, czy coś, ładny rynek poukładany i sobie wyobraź, ja też widzę tę korektę. Ja sprzedałem, bo jestem tą kreaturą, tutaj wyrzuciłem dosyć dużą ilość, pojawił się duży wolumen, sprzedałem tutaj. No jeżeli ten trend ma dać dalej, jeżeli to ma być kupowanie korekty teraz, no to wyobraź sobie, że ja sprzedałem, nie wiem, no wyobraźcie sobie mniej płynną ilość, no teraz zależy od interwału teraz, tak, no ale no, nawet na najmniejszym interwale, jak ktoś gra na minutówkach, czy na mniejszych interwałach na S&P 500, wyobraź sobie, że ja muszę odkupić 50 tysięcy kontraktów, tak, albo 30 tysięcy kontraktów, żeby to miało w ogóle sens, to moje zagranie, tak, a jak popatrzymy sobie w karnet, tam wisi 150, 80 karnetów na kontraktów w jednym miejscu. I teraz jak myślisz, jeżeli rynek wygląda bardzo ładnie i wygląda na taką korektę na wsparciu, to kurczę, kto mi to odsprzeda? Nikt nie będzie mi chciał sprzedać, bo wszyscy uważają, że to jest dobre miejsce do kupna i rynek będzie rósł. W związku z tym taki Erik mówi, no, trzeba ten wykres popsuć. Czyli trzeba spowodować, zrobić coś, żeby pojawiła się polaryzacja zdań co do perspektywy wzrostu tego wykresu. I stąd jest szukanie płynności, czyli na przykład my jesteśmy przyzwyczajeni do price action, wyższe szczyty, wyższe dołki, wsparcia, no to on, żeby to odkupić, kupić, to musi znaleźć drugą stronę, czyli musi znaleźć stronę przestraszoną, której się wykres popsuje i na podstawie tego wykresu będą uznawali, że coś jest nie tak, średnia im się przetnie, MACD im się przetnie, czy tam nie wiadomo co, stochastik nie w tą stronę, nie wiem. No, muszą znaleźć powód do tego, żeby sprzedawać, czy się fale pokrzyżują, zanegują, czy zniesienia pękną. No, krótko podsumowując, musi popsuć wykres. No i to mi uświadomił kiedyś właśnie bardzo ładnie Erik. No i teraz właśnie pojawiają się dyskusje na temat sensowności analizy technicznej. No, sensowność polega na niezrozumieniu w ogóle, czym jest analiza techniczna i do czego służy. Tak? Jest to jeden pamiętajmy, to jest jeden z elementów gry. I teraz jak popatrzymy sobie, tak, no to wiadomo, że rynkowi chodzi o to, żeby rynek straszył, żeby coś się działo. I rynek, to jest taka dygresja troszeczkę z boku, ale żebyśmy o tym właśnie popsuciu wykresu, że rynek bardzo często szuka tego popsucia wykresu, a szuka płynności, to niezależnie gdzie się dzieje. I teraz jak przejdziemy sobie do takiego najprostszego trading range, jakiegoś prostego trading range, tak, to musimy zadać pytanie o informacje, które płyną z tego trading range. Jak patrzymy sobie na ten przykład, tu mamy jeden bar, taki w zasadzie na cały ten trading range, jednym barem spada rynek, ma relatywnie duży wolumen, ma duży wolumen. Teraz pytanie dla nas jest dosyć niejasne, czy to, nie widząc tła, czy to jest kupowanie, czy to jest sprzedawanie tak naprawdę na tym barze, czy jest kupowanie paniki, czy raczej sprzedawanie i to jest uderzenie podaży, a to są ruchy korekcyjne. Tak? To wszystko, co się tutaj dzieje po drodze, no zostawia pewne znaki, pewne symbole tego, czy to może być kupowanie, czy sprzedawanie. Najistotniejszym elementem tego wszystkiego jest to, że jeżeli to była podaż, tutaj jest uderzenie podaży, to podaż, która wykonała ten ruch, czyli stąd wystartowała podaż, o tym sobie mówiliśmy też na poprzednim spotkaniu, że bary to nie do końca mają interwał, że taka sprzedawanie, kupowanie i rynek nie ma interwału, to też trzeba patrzeć multiinterwałowo na te elementy. Taka dygresja z boku troszeczkę, ale mam wrażenie, że ta podaż stąd wystartowała, to jeżeli to jest pod kontrolą niedźwiedzi jest ten rynek, to jest na przykład spadek za nami, no to są miejsca testowane. Rynek idzie, jeżeli ktoś postawił. Bardzo często ludzie, widząc taki bar spadkowy, a grając w sędzie spadkowym, to stawiają stop losy tutaj powyżej tego bara. To właśnie rynek idzie, bo szuka tam płynności. Bo rynek, ci goście, te kreatury wiedzą, że tam z dużym prawdopodobieństwem będą stop losy, w związku z tym idą po nim. I teraz rynek, podchodząc do takiego oporu, no ma w zasadzie, znaczy z tym oporem mogą się stać trzy rzeczy. Mogą powstać tego typu bary jak tutaj, czyli uptrusty, czyli z cieniami od góry, rynek próbuje wejść, wybija stop losy, ale zamyka się niżej, walczy z tym poziomem i generalnie przegrywa.
czyli potem następuje odbicie od tego poziomu. To samo dzieje się za chwilę ze wsparciem, to jest kolejne miejsce. Albo jak jesteśmy w tym miejscu, to rynek może po prostu rozbić ten opór, czyli pochłonąć tę podaż, czyli pojawi się duży wzrostowy bar, po prostu popyt krzepnie tę podaż, a potem będziemy retestowali potencjalnie to miejsce. Albo trzeci element, czyli absorbowanie, czyli taki element, to też jest widoczne na wykresie, będzie absorpcja tej podaży, wchłanianie tej podaży, czyli no bo goście sobie myślą, no to skoro tu jest podaż, bo wiemy, że ona będzie, no to wiemy, że jej tam będzie sporo, ale jeżeli ceny uznajemy atrakcyjne i chcemy kupić więcej, to wiadomo, że prędzej kupimy tu, w tym miejscu, niż kupimy tu, bo wtedy ten opór strzeli i będzie mniej chętnych do sprzedania. W związku z tym, jak chcemy więcej kupić, to lepiej kupować pod oporem i wręcz przeciwnie, taki duży gracz, znowu już przypomnijcie sobie takiego kolesia, który mówi, kurde, kupiłem tylko 15 tysięcy z tych 200 tysięcy, które mam kupić, no przecież no jak to pojedzie wyżej, to nikt mi nie sprzeda. No to ja te 15 tysięcy tutaj na sprzedaż trzymam, żeby on wisiało nad tym rynkiem, że tu jest bijący, że chętny, jest duża podaż, żebym tutaj mógł niżej kupować. Proste, nie wymaga chyba jakichś tam większych komentarzy. Człowiek stara się wykonać swoją pracę najlepiej jak może, w związku z tym tutaj to wisi, tak, dopóki nie zakumuluje odpowiedniej ilości. Nie chce wypuścić z tego trading range'u. Sytuacja się zmienia wtedy, kiedy ja już tutaj kupiłem na przykład 170-180 tysięcy, to mówię, no to pora na wzrosty, bo chciałbym też pozarabiać, no to zaczynam kupować tu do góry i stawiam taką świecę. A teraz druga sytuacja, pomyślmy sobie, że dochodzę i widzę, kurczę, ja tutaj kupiłem 15 tysięcy, nie muszę wystawiać swoich 15 tysięcy, ale widzę, że tutaj jest cały czas duża podaż. Duża podaż jest, ciśnie, pojawia się podaż, no to mówię, tu jest cena powiedzmy, nie wiem, no 4 złote, no to mówię sobie, myślę, jest podaż, niby jest 4 złote tanio, ale po cholerę ja mam kupować tylko 4 złote, jak ja mogę to puścić dalej, wybije się do dołu rynek, czyli zaczynam tą swoją podażą, którą kupiłem, te 15 tysięcy, które kupiłem tutaj, nagle zaczynam dociskać, sprzedawać tutaj drożej, realizować niewielkie zyski, ale kładę duże zlecenia, to żeby z tego trading range'u wybiło się do dołu. No i teraz znowuż ludzie, którzy patrzą na wykres, tu są sell stopami, wchodzą na kontynuację tego trading range'u, pojawia się podaż sprzedający, bo trend jest twoim przyjacielem, ceny będą spadały niżej, w związku z tym wszyscy sprzedają, a jestem zadowolony, bo nie kupuję po 4 złote, tylko kupuję po 3,50, już zaczynam kupować taniej, a wiem, że to jest dla mnie tanio, tak? Jest duża podaż, w związku z tym mogę kupić taniej. I odbywa się próba akumulacji niżej. I potem sprawdzę, jak nie ma podaży, no to trzeba będzie znowu wracać wyżej i tam kupować wyżej, tak? Ale jak jest podaż, to jest możliwość kupowania dalej. To jest przykład tego trading range, na który przed chwilą kupowaliśmy. Popatrzyliśmy, podaż, trading range, wyjście do dołu i ta strefa jest oporowa nieco niżej. To była po prostu redystrybucja. Ta podaż tutaj przypilnowała wykres. I na to musimy zwracać uwagę, na testowanie. Teraz jak sobie popatrzymy znowuż na ten element trading range, tak, czyli gość z tego, na tym wykresie zdecydował się tutaj rozbić ten trading range. Niezależnie od tego, że to nie ma wolumenu, ale był jakiś event, nie wiem, ogłoszone, no wszystko jedno, spowodował wyprzedaż, tak? To on powinien kontrolować tę cenę w tym miejscu. Ważny punkt na przyszłość, co tutaj się będzie działo jako punkt oporowy, ale to kwestia przyszłości. Taki trading range oczywiście możemy sobie rozpisywać. To jest akurat przykład akumulacji, który możemy znowuż zaobserwować tutaj pewne zjawiska, które no, dzięki wolumenowi też zachodzą. Pewne rozpisanie na siłę, no ale tutaj akurat ten PS, no, patrząc na ten wykres, ma tutaj trochę sensu. No i zwróćcie uwagę, ten rynek spada i to się nagle pojawia duży spadek, panika, a za chwilę później zwróćcie uwagę na ten wąski spread, duży wolumen, większy wolumen niż na tym poprzednim wolumenie. To kurczę, co tutaj się działo? No było kupowanie. Potem rynek schodzi w to miejsce, wtedy się pojawia podaż, jest testowany, ale przy tych poziomach znowu duży wolumen się pojawia jeszcze tutaj, jest podaż. Skoro są duże wolumeny, jest podaż, no to rynek będzie wracał i testował to miejsce. To jest przykład testowania, a po tym testowaniu, jak sobie popatrzymy, po tym spring tak zwanym, popatrzymy sobie na ten charakter ruchu, na co się tutaj dzieje. No i zobaczcie, że ten charakter ruchu jest zupełnie inny niż, no w ogóle już począwszy tutaj sposób ruchu, ta korekta jest inna niż w tych spadkach, ale tu widać tą dynamikę, rynek się zamyka wysoko,
jeżeli tutaj było pochłania podaż, testuje, to jest zupełnie inny charakter ruchu. To jest pokazanie siły. To jest, o tym mówiłem, tu ciężko, nie analizując multiinterwałowo, to nie jest jeden duży bar taki, który pokrywa cały ten trading range, jest takim kupowaniem ostrym, ale tu jest kupowanie, kupowanie, kupowanie. Potem rynek się cofa, testuje to miejsce tutaj. Ale samo to kupowanie, te 3 dni, jeżeli to jest dzienny albo 3 godziny, to jest kupowanie. Takie, jeżeli byśmy to wzięli w jeden interwał, skumulowali te trzy bary, no to byśmy mieli jeden taki duży bar postawiony w przeciwieństwo tego, który pokazuje nam kupowanie do góry, czyli niejako powód. I teraz jeszcze wracając do tych trading range'y, to te trading range'y są różne. To jest przykład, znowuż, ten trading range nie musi być taki jak gdzieś ten schemat w cudzysłowie Wyckoffa, ale tego typu to mogą być wyższe dołki, to forma takiego kanału, głowa z ramionami zobaczycie, spodeczek, no to właśnie te wszystkie rzeczy, które też w analizie technicznej, te wszystkie formacje, to też się wpisują właśnie niejako poniekąd w schematy akumulacji. O tym trzeba pamiętać. Głowa z ramionami jako dystrybucja, to są potencjalne schematy, które możemy sobie rozpisać według Wyckoffa jako dystrybucja, ale nie każdy nim jest, bo ważne jest to, właśnie jak te procesy, zrozumienie tych procesów, które mają miejsce w środku. Teraz ta rzecz, która tam się pojawiła dosyć istotna, tak, że to też wrócę do tych fundamentów, czyli element fundamenty, a druga rzecz to płynność. Teraz chciałbym się skupić na płynności, bo płynność to jest właśnie szukanie zleceń w karnecie tam, gdzie jest dużo zleceń, tam gdzie są stop lossy, szukanie stop lossów. Na przykład jeżeli patrzymy na wykres dzienny, no to low wczorajszego dnia. Zresztą jak jest w sędzie wzrostowym i kreatury gdzieś tam sprzedały, bo doszło im do oporu, no to będą, ten Erik, w cudzysłowie, o którym tam mówiłem, przychodzi, mówi, kurczę, sprzedałem wczoraj, ale to będzie dalej rosło, więc chętnie bym kupił korektę. No i teraz pomyślcie sobie o tych gościach, którzy jak rynek rośnie od jakiegoś czasu, przesuwają stop lossy po dołkach świeczek czy barów dziennych, przesuwają tam stop loss. To on sobie myśli, no kurde, nie widząc karnetu, nie patrząc w karnet, on wie, że taka jest po prostu tendencja do przesuwania stop lossa i wie, że tam będą stop lossy. Czyli trzeba pójść i poszukać tam płynności pod low poprzedniego bara. Jak chce znaleźć tę płynność, żeby odkupić, wyrzucić innych na stop lossach i poszukać płynności, to tam pójdzie. Jeżeli popatrzymy sobie na taki trading range, ludzie sobie zdają sprawę z tych trading range, że je widzą na wykresie, no to wybicie poza ten trading range to jest poszukanie stop lossów. Tam będą stop lossy. Jeżeli mamy taki trading range, na przykład wyobraźmy sobie ten trading range, to jeżeli jest trading range, następuje wybicie do dołu. No tutaj będą nie tylko stop lossy tych, którzy obstawiali ten trading range, że będzie grany do góry, czyli będą ich stop lossy tutaj na dole, ale również będą stop lossy aktywujące nowe pozycje grające do dołu. Czyli tu się zrobi jakaś kumulacja płynności. I tak z obu stron trading range. No i teraz mając tę świadomość, że tam jest płynność, no to ci goście, różni goście, bo mówiliśmy sobie o tym, że są różni inwestorzy na rynku, którzy mają różne intencje i różne cele, będą po prostu polowali na te stop lossy. To jest dla nich, tam się pojawia duży obrót, szansa pojawienia się płynności, szansa zakumulowania lub rozdystrybuowania na rynku, a dla nas z kolei jako edge, mając świadomość tego, co oni robią, jest to edge na potencjalny buy, czyli zachowanie buy czy sell, czyli na wykonanie zleceń. Tam możemy po prostu szukać zleceń, tak? No i teraz przejdźmy sobie na już wykresy normalne, żeby to zobaczyć. Teraz mam nadzieję, widzicie mój wykres normalny, znaczy platformę. Zgadza się? Tak, okej, dobra, super. No, popatrzmy sobie w dużej skali, popatrzmy teraz na wykres, to jest wykres tygodniowy S&P 500. Teraz jak sobie weźmiemy ten schemat na przykład, to jest potencjalny schemat, gdzie ta wczesna podaż tutaj akurat w tym przypadku, odwrotność akumulacji, się pojawiła, widzicie, takie zejście dosyć głębsze niż to, co było poprzednio. Potem się pojawia nam trading range. Jak sobie go weźmiemy,
Zobaczymy wybite poprzednie szczyty i tak w zasadzie to były wybite poprzednie szczyty. Wsparcie dokładnie nie zadziałało, ale zobaczcie, że tutaj nam się rysuje taki, możemy narysować chociażby na tygodniach. To było poprzednie wsparcie, rynek przechodził do dołu, schodził niżej i potem wracał. Rysował tutaj sobie taki długi trading range. Z tego trading range'u było fałszywe wybicie. To jest określane jak uptrust po dystrybucji, tak wake-offa, albo fałszywe wybicie. I rynek spada do dołu i znowuż tutaj wybija ten dołek. Potem podchodzi tę kreskę, znowuż niedokładnie, ale ją po prostu testuje. Czyli mamy tutaj testowanie, mamy te cienie od góry. I to wygląda generalnie, mamy jakiś trading range nawet na tygodnia. Jako pewną opcję. I znowuż popatrzmy sobie na ten element, rynek wybił się, podaż wybijająca, rynek do dołu, wybicie do dołu, a potem mamy testowanie tej podaży, tej ręki bijącej, to jest nasza ręka bijąca, a tu są bary, które stawiają wąsy od góry, testują nam tę podaż tutaj od góry. Jest testowana od góry. Testowana od góry i rynek odpada. Jest to nasz potencjalny edge na rozegranie tego. To jest na wykresie tygodniowym. Teraz przejdźmy sobie chociażby na wykres dzienny i zobaczmy, jak to wygląda. I znowu widzimy ten trading range, mamy nawet na dniach. Możemy sobie go doprecyzować, jak sobie na niego popatrzymy. I też zobaczymy takie miejsce, tak jak to miejsce w tym trading range'u. To miejsce, które się pojawił popyt i rynek potem nie ma siły przebić szczytu. I zwróćcie uwagę znowuż na mniejszy trading range. Widzicie ten mniejszy trading range? Mam nadzieję, że go widać, nie niebieski, ale ja sobie szybko kolor ten zmienić. Dobra, ale ten trading range, który miał miejsce, był tutaj. I to jest ta ręka bijąca, czyli tu się pojawia podaż. Dobra, jeszcze raz tutaj. Mieliśmy ten mniejszy trading range. Warto zwrócić uwagę na niego, który był w schemacie, jak sobie patrzymy na schemat, a teraz ten po dystrybucji i potem następuje to uderzenie do dołu podaży. Duży spread, pojawia się podaż. I potem ta część, jak wrócimy do schematów Wyckoffa, zamknięta uderzeniem podaży, to jest tak zwany ICE, czyli to jest dolna część, dolne wsparcie tego trading range'u, które potem miejsce podejścia, te rejony, to jest próba testowania tego ICE, a za plecami mamy tych gości, których zidentyfikowaliśmy podaż. Mamy trading range, zatankowane paliwo, uderzenie podaży i test tego miejsca. I to jest nasz edge, czyli na szukanie sella w tym miejscu. Bardzo proste, bazujące na tym trading range'u. Teraz równie dobrze możemy popatrzeć przez pryzmat kolejnych większych trading range. Jak sobie popatrzymy teraz na kolejne takie miejsce, czyli weźmiemy sobie, zobaczmy, że ten ostatni popyt, który wywołał takie kupowanie tutaj, ostatni popyt, który się tu pojawił, wystartował z tego miejsca, tak? Widzimy, że wystartował z tego miejsca, tu był testowany, wrócił do tej podaży i w tej części narysujemy. W tej części w zasadzie odpowiedzialnym, jeżeli weźmiemy sobie nawet ten dołek tu, może on istotny, bo też stąd startował ten popyt, bo to był dół do góry, a można powiedzieć, że stąd też. I tutaj bardzo istotnym barem, znowuż testując to bar po barze, jest bar podażowy, który pokazuje podaż ze względu też na kontekst. To jest ten bar, tu się pojawiła podaż. To jest podaż, bo ten rynek, ten bar był barem wybijającym
z tego trading range'u, z tego wsparcia. To było wsparcie, to było istotne miejsce, ale ten dołek wszyscy widzieli, że on jest istotny. I to jest bar odpowiedzialny za wybicie. Jeszcze wolumen jak temu sprzyja. I teraz jak weźmiemy sobie szczyt tego bara, to jest nasz edge, czyli tak, jeżeli ta podaż z tego trading range'u wybiła nam rynek do dołu, to ta podaż kontroluje tutaj rynek, czyli wykonała ruch, kreatury zamykają, rynek podchodzi i to jest takie miejsce, gdzie znowuż popyt, który tu podchodzi, mówi sprawdzam podaż. Sprawdzam i pytanie o reakcję. Ta reakcja to jest uptrust na spadki, po czym następuje nasilenie podaży i wyprzedaży, bo się nie pojawia podaż, tylko takie schodzenie z wąsami od góry, od dołu. Potem jeszcze raz podejście, to jest tak zwany two bar reversal, odwrócenie na dwóch barach. Jeszcze, że tak powiem, taki bardziej wredny byłby, gdyby tutaj został wybity szczyt tego bara, a zamyka się poniżej tego bara, bo to jest tak objęcie, tak na świecach będzie. Tutaj rynek chyba nie wybił tego szczytu, trzeba dokładnie popatrzeć, ale jest ewidentnie, zamyka się poniżej. No i mamy kolejną wyprzedaż, serię wyprzedaży do dołka. Znowuż rynek w tej chwili, jak sobie popatrzymy na ten wykres, narysował nam kolejny trading range, czyli tu się po tej podaży pojawił wolumen stopujący, pojawiła się popyt. Tu jest nasza podaż, czyli to są, tak w skrócie, to są okopy podaży w tej chwili z punktu widzenia, bo tu mieliśmy, jak spojrzymy szerzej, to tu mieliśmy duży taki trading range większy, z niego było wyjście do dołu i tu rynek buduje nam kolejny, potencjalnie kolejny trading range. Kolejny trading range, czyli mając tutaj bar popytowy, rynek go testuje. Wojna wybuchła, były złe informacje, a jednak się chłopaki pozbierali i zamknęli tutaj powyżej tego miejsca, czyli spadli poniżej dołka i zamknęli powyżej. I teraz wiemy, że tu są okopy sprzedających, tu są okopy kupujących, którzy kupują i rynek podąża w kolejnym trading range'u. To jest w tej chwili ten sposób, widać, że po tym kupnie, po teście, jak sobie patrzymy na schematy, ST, testowanie, dynamika wzrostu pokazuje, że to jest potencjalne AR. AE, czyli automatyczna. Tak myślę, że tutaj były potencjalne AR, automatyczna reakcja. No i tu jest testowanie. Teraz pytanie, to jest potencjalny spring, wracając do schematu. Już może ja wrócę do schematu. Czyli tak. To, co się pojawiło, ten duży cień od dołu, to jesteśmy w tym miejscu przetestowane. I teraz my testujemy te miejsca. Pytanie, czy to jest ST? No, nie chcę wchodzić, ale ogólnie, tak? Tu mam potencjalny spring. Spring na w tym trading range'u. Tu jest akurat, należałoby bardziej określić zmianę wstrząśnięcia, nie spring. Zresztą samego springu są trzy rodzaje, ale to jest wstrząśnięcie, bo to było dosyć głębokie zejście, tam duży wolumen temu towarzyszył. No i mamy kolejne testowanie. Rynek powrócił do trading range'u i dopóki tu się nie pojawi wyłamanie z tego trading range'u, właśnie macie przykład teraz, że w tej chwili znowu znaleźliśmy się między wsparciem wynikającym z tego popytu, a podażą i teraz jak się dobrze zastanowimy i na mniejszych interwałach to zobaczymy, zrobię takie, zobaczcie, tutaj nam się pojawił kolejny trading range, który powinniśmy zobaczyć. Dobra, tak. Tu mieliśmy taki kolejny trading range i zobaczcie tę rękę pobijącą, tak? To jest podaż. No już, to jest ten bar wybijający nam z tego trading range'u do dołu i on jest pod kontrolą, czyli te szranki, to miejsce obrony jest tutaj. Rynek podchodzi, doszedł do tego krótkiego znowuż wsparcia i dostaje stąd czapeczkę. Zaczął spadać. Mniejszy trading range w obszarze tego bara wybijającego z tego trading range'u. I tak możemy na różnych interwałach szukać tych właściwych miejsc kontroli.
Teraz w dniu dzisiejszym będzie walka o to miejsce, żeby rynek się zamknął powyżej, bo tutaj z kolei jak przejdziemy nieco niżej, to znowuż też zobaczymy kolejny trading range, czyli jak rynek był w tym trading range'u, on tutaj. Rynek był w tym trading range'u. Już w środku, pamiętajmy, że to jest poruszanie się w tym większym trading range'u, ale są to mniejsze trading range'e, czyli mamy tutaj ten trading range i mamy nasz, znowuż może nie tak jasną podaż, ale bar wybijający z tego trading range'u tutaj do dołu. Więc znowuż jak sobie popatrzymy na szczyt tego trading range'u, no to jest na razie, odbyło się testowanie i rynek znowuż tutaj dostał czapeczkę uptrust w tym miejscu. I teraz jest między tą podażą z tego miejsca, a tym popytem z tego cienia od dołu, który rynek widzi. Czyli mamy testowanie tego miejsca. Pamiętajmy, że jak są duże wolumeny, to rynek testuje duże wolumeny zwykle, wraca do testowania, bo jak tam była podaż, to o czym mówiłem, jak jest duża podaż, to po cholerę kupować tu, jak można kupować tu, taniej. Takie proste podejście na rynku. I są to trading range. Wokół tych trading range szukamy naszego edge. A za chwilę przejdę do mniejszych wykresów, tak? Bo zobaczmy to. Są wszystkie strzałki. Listę obiektów weźmiemy. W porządku na tym wykresie. Znaczy, bo równie dobrze możemy. Chciałem ten ostatni wywalić stąd. Dobra, w międzyczasie widzę pytanie. Woli pan takie świece niż japońskie? Tak, wolę bary, bo to już wielokrotnie tłumaczyłem, dlatego że mam takie bardzo proste podejście. Bary nie wyzwalają u mnie emocji. Nie wyzwalają emocji, czyli jak widzę taki właśnie popyt, podaż, to tak bardziej na spokojnie na nie patrzę. Jak widzę taką gromnicę spadającą świecę, to niesie dla mnie ze sobą emocje i od razu skacze mi ciśnienie, o tak bym powiedział, czyli bardziej emocjonująco niż w takim podejściu. Dobra, i to znowu zobaczmy sobie na wykres 5-minutowy. Na wykres 5-minutowy. Coś, żeby fajnie było. Aha, jeden, teraz szukam. No. Dobra, mamy przykład. Jak patrzymy sobie na wykaz H1 w tej chwili, mamy ewidentny spadek, tak? Ewidentny mamy trend spadkowy. Aczkolwiek jeśli chodzi o korekty 1 do 1, no to widzimy, że tutaj, to o czym będziemy mówili na następnych webinarach, tutaj mamy overbalance, czyli jak sobie patrzymy na te spadki, które tutaj mamy w tym ostatnim swingu, to ta korekta, na razie można powiedzieć korekta, ten ruch, patrząc, jeśli chodzi w stosunku do tych ruchów, jest największy. I teraz, jeśli popatrzymy sobie na wykres godzinowy, znowuż taka ciekawostka, tak, to widzimy popyt. Czyli widzimy, o, ten popyt stąd wystartował, w zasadzie stąd, jeśli chodzi o ten bar godzinowy, to trzeba byłoby się trochę bardziej wnikliwie przejrzeć, albo nawet stąd wystartował. Mówiliśmy sobie o kółku i krzyżyk tam na poprzednich webinarach, że multiinterwałowo trzeba byłoby to trochę bardziej doprecyzować, bo przyjrzeć się temu wykresowi, ale ten rynek poszedł. No właśnie, bo nie wiemy, jak on się tutaj poruszał dokładnie, trzeba zejść na mniejsze interwały, żeby to doprecyzować, ale tak
patrząc na pierwszy rzut oka, bez doprecyzowania, na multiinterwałowo, to stąd nam się zaczął ewidentnie ta laga godzinowa uderzenia, ten popyt, który pchnął ceny do góry, czyli to jest to miejsce, gdzie potencjalne są okopy kupujących, miejsce do testowania. Ale wracając nawet, patrząc jeszcze w kontekście trading range, to o czym sobie mówiliśmy, patrzmy na te elementy, które chciałem Wam pokazać, tak? To jest nasz trading range, który był. To była próba wybicia do góry. To jest uptrust w trading range, czyli faza, czyli mieliśmy uptrust i potem nagle po tej stronie trading range'u pojawia nam się, co to jest? Tutaj napiszecie, trochę zaktywizuję. To jest to, o czym mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu, to jest podaż, uderzenie podaży. Ta ręka bijąca jest po tej stronie, mamy za sobą natankowane paliwo i mamy rękę bijącą po sobie, która kontroluje rynek. I ona kontroluje rynek, czyli oni mają swoje okopy w tym miejscu. To jest miejsce ich okopów. Wszystko, co dopóki rynek nie przejedzie tego miejsca, to jest sprawa podażowa. No i tu możemy szukać tak zwanych elementów triggerów na różnych interwałach przy tej ręce bijącej do rozegrania tego do dołu. Jak się nawet spóźnimy, to powinniśmy pamiętać o tym ICE, bo tutaj jest tak zwana próba spring popytu, to podejście, które wygląda na podejście słabe swoim charakterem. Potem kolejne, to było podejście przy tej ręce bijącej, a tutaj mamy podejście pod tak zwany ICE tego trading range'u i znowuż uderzenie podaży. Znowuż idziemy, podążajmy trochę dalej tym schematem, bo jak sobie popatrzymy, znowuż znajdziemy kolejny trading range. To jest nasz ten po tej pierwszej dystrybucji. Rynek zrobił nam taki mniejszy trading range, gdzie ta ręka bijąca, czyli ta podaż, znajduje się w tym miejscu i ona kontroluje rynek. Rynek tworzy nam taką strefę oporową znowuż kolejnego, czyli tu są, przesuwają się okopy krótkich tu, a tu jest nasza, to się nazywa Wyckoffa LPSY, czyli ostatni punkt podaży, cała strefa, tak, cała strefa. Będziemy sobie mówili o trzecim prawie Wyckoffa na następnym naszym spotkaniu, chyba, tak, tamten, wspomnę o tym właśnie. Ono jest ciężkie do zobaczenia, ale to są na przykład właśnie takie bary typu uptrust, typu nakład versus rezultat, tutaj jest takim najmocniejszym, wydaje mi się, elementem wykrywalności działań na zleceniach, ale wtedy, żeby to widzieć, to chyba trzeba mieć też wolumen, tak, żeby patrzeć na to. No i tutaj mamy testowanie tego bara. No i znowuż potem rysuje nam się na dobrą sprawę po tym teście. Tu mamy tak zwany uptrust. To jest uptrust, zobaczcie, wybija te szczyty, zamyka się niżej. To jest miejsce SL. Powtórne, znowuż testowanie tego samego. Mam nadzieję, że dostrzegacie, że te miejsca takie, które były wsparciem, oporem, potem jeszcze działają, tak jak tutaj to miejsce po pierwszym, to są kolejne takie edge, miejsca do zadziałania, do szukania sela, tak? Może jesteśmy na wykresie godzinowym, czyli można zejść na mniejszy i doszukać, dopracować sobie tam takie triggery, miejsca do wejścia. No i znowuż mamy kolejny trading range, tam się rysuje. Rynek spadł do dołu, pojawił się popyt. Zobaczcie, testowany spring, rynek idzie do góry, ale dochodzi do oporów, nie wychodzi poza ten trading range poprzedni. I mamy trading range, tą rękę bijącą, to nam się pojawiła luka, czyli tam w zasadzie widzimy, że ta podaż wystartowała z tego miejsca, tak? Z tego miejsca. No i znowuż, kurczę, to jest nasz ten trading range, to jest nasza ręka bijąca, bo luka to jest fragment, u Wyckoffa luk nie ma. Luka to jest fragment bara. Dochodzi do tego miejsca i znowuż tutaj w okopach podaży podaż wyskakuje z krzaków i uderza. Rynek spada niżej, ale ta dynamika spadku już jest trochę inna niż tutaj, czyli taka wywołująca bardziej panikę. No i znowu, jak sobie popatrzymy, to taki mniejszy trading range możemy sobie zdefiniować, bo tutaj było widać, że było uderzenie podaży, tutaj mamy taki mniejszy trading range, w którym się toczy walka. Zobaczymy, ten mniejszy, zostaje wybicie do dołu. To jest trading range, wybicie do dołu, shakeout, ale potem się pojawia, widzicie gdzieś w tych spadkach no, tego typu bar, no, tu był może taki znoszący, ale on wracał tylko do ICE, tak, ale widzicie ten bar.
to się pojawia nam kupowanie, popyt. Jak się pojawia popyt, to byki swoje okopy robią tutaj. Okopy są testowane. Widzicie to? Potem następuje hura. Uderzenie do góry. Rozbicie tego trading range'u, czyli tutaj ta kontrola zostaje rozbijana. Ale rynek dociera, trafia na kolejne okopy, bo mieliśmy ten trading range i tutaj mieliśmy podaż. Rynek rozbił okopy jednej podaży, ale odbił się od okopów drugiej podaży, a wrócił do okopów popytu. I tak na każdym interwale możemy na to popatrzeć. Także to było to, co chciałem wam pokazać, istotę trading range'u. Tak? Teraz jeżeli ten trading range, bo tutaj się odbył, to zadajmy sobie pytanie, to była, o ile to wszystko wiemy, że były redystrybucje, no to tutaj skoro nie mamy kolejnej redystrybucji, tylko przejęcie kontroli przez popyt, to znaczy, że to była akumulacja, tak w skrócie. Oczywiście tych elementów tutaj, bo tutaj jest, pojawiła nam się siła z tej strony, tu jest testowana, czyli to jest potencjalna akumulacja, czyli tutaj coś tego nie znaguje. Podaż nie pochłonie tego popytu, bo ktoś przyjdzie i się zdenerwuje jednak, że coś jest nie tak i to pochłonie, to w tej chwili niejako na tym wykresie powoli kontrolę, tutaj na godzinowym jest próba przejęcia kontroli przez popyt. I schodząc dalej na wykres 15-minutowy, znowuż możemy doprecyzować pewne elementy, sobie zobaczcie, jak to się dzieje, jak sobie zejdziemy na minutowy wykres, no to w tej chwili rynek doszedł do popytu i teraz zaciernek spadał, to teraz co rynek powinien zrobić? Powinien nam narysować trading range. Powinno odbyć się tak samo w tym miejscu. Jeżeli tam mamy edge na wsparcie, to powinien nam się narysować trading range, który będzie akumulacją. Ale to jest proces, który na chwilę powinien trochę potrwać, gdzie pewne symptomy powinniśmy zobaczyć. I tak na różnych różnych interwałach, multiinterwałowo możemy te elementy zobaczyć. I teraz jak rynek nam się tutaj będzie nam chodził przez jakiś czas w tym trading range'u, czym dłużej, tym lepiej, bo będzie więcej paliwa na potencjalne wzrosty. I jak się wybije do góry, czyli pokona tę strefę, no to rynek otworzy sobie drogę do wzrostów. I znowuż musimy wracać na poszczególne interwały, żeby popatrzeć, gdzie będzie miał miejsca, gdzie może wpaść w okopy podaży. Tak? No multiinterwałowo to trzeba przeskakiwać szybko i analizować. No to jest. No i tak w skrócie, tak? To tyle, jeśli chodzi o trading range, takie podejście. Chwilę poobserwujecie, to pewnie zobaczycie, jak to tutaj będzie się rysowało. Ja jeszcze wrócę tylko do prezentacji na chwilę, bo zobaczę, czy tak sobie spojrzymy na agendę, tak, przyszłą agendę i w przyszłym tygodniu będziemy mówili bardziej o geometrii, tak? Bardziej o geometrii. Bo trzecim prawem Wyckoffa, takim trzecim elementem, który dosyć ciężko jest omówić tutaj bez Wolmanu, ale jako no, jakoś wypadły z programu, czyli triggery, tak? Bo, co tutaj jest istotne w tym momencie, jak patrzymy, no to patrząc na te trading range, patrząc, mając świadomość, gdzie jest popyt i podaż, mając świadomość procesu trading range'u, to teraz pozostaje element egzekucji i triggera do tego, żeby te trading range rozgrywać tak właściwą stronę. No to tak w skrócie, no to chociażby w Wyckoffa te elementy, te triggery, tak powiem w skrócie, tak, to są nazywane, musielibyśmy na to się godzinowy, są nazywane, jeżeli ma, tak jak mamy cień od dołu, takie cienie od dołu, wybijają, o tak jak tutaj, tak? Cień od dołu, wybicie dołka, to jest spring. A z drugiej strony wybicie oporów i cień od góry to są uptrusty, czyli tu jest wybijany opór i tutaj rynek cień tworzy od góry. Są różne typy, są uptrusty, tak? Tak jak no powiedzmy tutaj też był ten cień od góry, to jest uptrust. To tak bardzo zgrubnie o tym mówię, bo to różne są elementy, ale to są potencjalne triggery, czyli musimy odpowiedni bar zobaczyć w tym miejscu oczekiwanym, czyli patrząc na ten trading range jako potencjalną dystrybucję, mając rękę bijącą, to my teraz patrzymy na te poszczególne świece czy bary i szukamy sobie
egzekucji, setupu wejścia, tak? To może być na przykład, widzimy, że mamy cień od góry, ostrzeżenie, ale rynek po nim nie spada. Czyli możemy na przykład, egzekucją może być ustawienie sobie sell stopa poniżej tego bara, czyli jako miejsce wejścia, stop loss nad tym barem, tak? Czy nad tym barem, to zależy, czy defensywny, czy agresywny. No to są różne techniki tego rozgrywania, ale tego miejsca. Podstawą do szukania jest, do samego rozegrania jest trading range plus ręka bijąca, czyli plus popyt, identyfikacja popytu i podaży na wykresie. No to co widzieliśmy na tym wykresie godzinowym, tak? Możemy poobserwować chwilę nasz wykres minutowy, co on tutaj będzie rysował, właśnie ten trading range, w który powinien wejść. Dobra. Czy będzie tak? Pytania teraz. Na historii te range wyglądają bardzo czytelnie, ale w trakcie jak cena dopiero je buduje, to już nie będzie tak pięknie. Nie będzie pięknie, no trzeba je obserwować. Mamy potencjalny trading range na minutach, który się rysuje. No i teraz musimy poczekać na elementy, których oczekujemy, tak? Musi się tu pojawić siła. Czy ona się pojawi, trzeba poczekać i zobaczyć. Tak jak tam. I poczekać na trigger, jeżeli gramy z wykresu minutowego. Rysują się tak samo jak tam, tylko znaczy, jeżeli na historii widzisz, że te trading range się rysują i w jakiś sposób grają, teraz trzeba to przenieść na prawą stronę wykresu, czyli na miejsca, w których to się rozgrywa. Oczywiście tutaj dochodzi multiinterwałowość, tak? Czyli świadomość tego, gdzie jesteśmy multiinterwałowo w różnych miejscach. Czyli ta niebieska kreska tutaj się pojawiła nieprzypadkowo z wyższych interwałów i tutaj się rysuje na minutach jakiś trading range. Czy on będzie akumulacją? Jest to z wykresu godzinowego, czyli z tamtej godziny, wiemy, że tu jest edge na buy. Edge na buy, czyli mamy wyższy interwał, nam pokazuje, że w tym miejscu chłopaki mogą akumulować. A czy akumulują tutaj? Na to pytanie w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć. Rysują trading range, czyli to jest albo redystrybucja, albo akumulacja. No, tu są potrzebne kolejne elementy. W tej chwili jesteśmy prawdopodobnie w fazie B tego. On się powinien porysować. Czym dłużej będzie się rysował, tym wiemy, że będziemy mieli potem dalszy zakres ruchu. Jeżeli ten trading range okaże się redystrybucją, pojawi się bicie do dołu, rozbicie tego edge'a, to rynek będzie spadał. Jeżeli się pojawi sygnał siły, zacznie pojawi nam się popyt na wykresie, no to pokaże nam, że zmierza do góry. Tak? Jak najprościej do rynku. Nie komplikować sobie. Czy wejścia na tak dużych interwałach są wystarczająco precyzyjne? Na tak dużych to znaczy się na jakich? I z jakiego to zależy? Wszystko zależy na jakim interwale chcesz wejść. To od ciebie zależy. To ty doprecyzowujesz interwał. Jak będziesz wchodził z minutowego, to można precyzyjnie. Pytanie o skuteczność na pewno będzie znacznie mniejsza niż z wykresu na przykład godzinowego, czy 4H, czy D1, ale stopy nieporównywalnie inne. Także to wszystko zależy od predyspozycji tego, kto chce grać. Czy ktoś jest skalperem, czy ktoś gra na wykresach dziennych. Tak? Równie dobrze to samo może obserwować, tylko że na wykresie dziennym. Pamiętajmy tak, interwał, pokłosie interwału to jest liczba decyzji. Jeżeli grasz na wykresie minutowym, to masz 60 decyzji w ciągu godziny. Jeżeli grasz na wykresie godzinowym, to masz jedną decyzję w ciągu godziny. Wszystko zależy od percepcji, od człowieka, od jego możliwości, tak? I tego, co chce robić. To dobrze sobie uświadomić, tak? Że jeżeli rynek ktoś gra na minutówce, to co minutę w zasadzie powinien podejmować decyzję, jeżeli kontroluje to na poszczególnych barach, jeżeli jest trading range, no to czeka, tak? Ale potem jak następuje ruch, to co minutę musi podejmować decyzję, czy to już jest wolne stopujące, czy nie, czy to zamykać, czy nie. Następuje spięcie na zborach. Jak kluczowy jest wolumen przy określeniu wejść? No jest jeden element właśnie, nakład versus rezultat. Znaczy, no jest ważny, tak? Jest ważny, aczkolwiek można na przykład wolumen na innych platformach, grając na MT4, na przykład gdzieś tam obserwować wolumen na innych wykresach opóźnionych i podejmować decyzję po price action. No myślę, że tu jest istotniejsza na samym końcu, znaczy na niskich interwałach, tak? Jeżeli schodzimy na te interwały niższe, no to można zobaczyć istotę wolumenu na minutówkach, tam wolumen stopujący,
ale też można no, bazować na podstawie price action, czyli czekać nie wiem, na 5 minutach, na 15 minutach, na potencjalny trigger. Tak? Znaczy ja jestem generalnie zwolennikiem tego, że dwie najistotniejsze informacje, jakie mamy na wykresach, to są cena i wolumen. Tak? W połączeniu pozwalają nam analizować wykres. Teraz wracając do tick wolumenu, bo to pytania padały jeszcze wcześniej. No tick wolumen to jest częstotliwość transakcji. No, ona nie oddaje wolumenu realnego, ale w niektórych sytuacjach pokazuje dość dobrze klimat detection bary. Tak? To dość dobrze pokazuje, ale na pewno nie pokazuje czegoś takiego właśnie jak trzecie prawo Wyckoffa, czyli nakład do rezultatu. I tu jest problem. Takie są bary typu, one nazwane są metodologii Wyckoffa, czy VSA, backholding, czy enterprising market, czy takie worek popytu, jak to nazywam, no to ich się bez wolumenu po prostu no, nie zobaczy. Dobrze, czy mam jeszcze jakieś pytania? No i od tego czasu, kiedy rynek szedł, no, spędza w trading range'u. Pytanie podchodzi do dołka tego trading range'u. Teraz wiadomo, że płynność jest tutaj na dole, bo tutaj są jakieś stopy w tym trading range'u. I pamiętajcie no, jedną z rzeczy, tak? Nieważny jest sam poziom, tak istotny, a ważne jest zachowanie na tym poziomie. Czyli to, że ten poziom na przykład strzeli na chwilę, ale się pojawi długi wąs i się zamknie powyżej, jest dużo bardziej istotne niż sam ten poziom. Czyli zachowanie, które będzie na danym poziomie. Ono pokazuje, co ci goście w tej chwili robią. Generalnie z tych minutówek, pamiętajmy, że w tej chwili jest tutaj struktura spadkowa, trend spadkowy jest tutaj, rynek wszedł w trading range. Trading range na jakimś wsparciu. W związku z tym jest to edge na wsparciu no, wynikającym z tego H1, czyli to był popyt, to były popyty. Czyli wiadomo, że tu jest jakiś popyt. Teraz te cwane gapy, powiedzmy kreatury, wiedzą o tym, że tutaj jest miejsce popytowe, w związku z tym ich podejście jest dwojakie w zależności od tego, co chcą zrobić. Jeżeli chcą dystrybuować, czyli chcą dalej sprzedawać, to by się odbywała tutaj tak zwana absorpcja popytu. Czyli oni by to sprzedawali, nie przewaliliby tego poziomu, dlatego że wiedzą, że mogą tutaj sprzedać, bo tutaj jest popyt innych. Tylko by sprzedawali, umiejętnie sprzedawali, co też można analizując ten internet wykryć. I nie sprzedawali tego miejsca. A jak chcą kupować, no to rynek będzie schodził, tu będzie straszył, powinien schodzić do dołu. No widzimy, że ten charakter tutaj się już troszeczkę zmienia, widać, że nerwy popytowi zaczynają strzelać i że są szanse, że to jest w tym miejscu akumulacja, bo to jest edge godzinowy, tak? Dajmy im szansę jeszcze na wybicie tego, ale to jest potencjalne, czyli macie przykład tego na żywca, tak? Mamy edge, i mamy pewne działania, które są na wykresie minutowym, widzimy na tym edge godzinowym, kiedy jest zamknięte. No, to już jest oznaka tego, że tutaj popyt jest, się pojawia. Tak? Popyt się pojawia, ale jak sobie wrócimy na 5 minut, no to widzimy, że już trzeba teraz popatrzeć, ile mamy do końca, zakończenia 5-minutówki tutaj, bo teraz jest walka o zamknięcie, żeby przekazać informację nam, jaki ten bar jest, czy on jest popytowy, czy jest podażowy. To jest 15, na piętnastkach na razie to jest chyba inside bar, tutaj będzie jeszcze w środku, tak? No to jest kwestia walki też o przekazanie informacji. To się dzieje. To wszystko jeszcze jesteśmy, zobaczcie, w tym trading range'u. No, będzie schodził, pytanie teraz testuje tutaj połowę tego bara. To są wszystkie informacje, które goście chcą albo nie chcą, żebyśmy widzieli i nam przekazywać. Tak? Jeżeli ci z minutówek zaczynają atakować, no to wiemy, że w tej chwili oni mają swoje okopy w tych rejonach. Tak? A że mają okopy, to nie znaczy się na przykład, że ktoś zobaczył to i już ktoś chce kupować, stopa tu, no to jeszcze mogą się pofatygować po te stopy i dlaczego nie mają zrobić takiego wąsa od dołu tutaj. Pamiętajcie, to są cwane gapy, cwane kreatury, które jak rusza pociąg, to niechętnie zabierają ze sobą. Oni wolą, żeby wszyscy potem dołączali później, jak oni już są zarobieni, żeby od nich odkupowali, jak już będzie wykres ładnie rysowany. Z tym rynek szuka płynności i szuka wywalania na stopę.
o tym, czy to takie analizowanie post factum, to tych rzeczy, czy zaanalizowali przed faktem te miejsca, no to zobaczycie za godzinę, dwie, jaki będzie rezultat tego, co tutaj się wydarzyło, tak? Ale żeby popatrzeć szerzej na te trading range, to musimy sięgnąć do historii i popatrzeć sobie wstecz. Polecam generalnie analizowanie i uczenie się na historii. Na historii, czyli na barach, które były. Zresztą takie warsztaty, które prowadziłem, to warsztaty prowadzę właśnie na takie warsztaty typu quiz. Dostajecie wykres i na podstawie danego wykresu, danego miejsca należy odpowiedzieć, co rynek zrobi, czy wejść, kupić, sprzedać, gdzie pierwsze TP, gdzie drugie TP. To wszystko można rozczytać z wykresu, niezależnie od interwału, czy to będzie 4H, czy to będzie 15 minut. Oczywiście problem polega na tym, że duży problem dla wielu to jest tak zwane wysiedzenie i poczekanie do miejsca kluczowego, a nie granie tak, żeby sobie postrzelać w którym bądź miejscu, tylko do miejsca kluczowego. Bierzecie wykres, dostajecie pytanie, czy to jest dobre miejsce do wejścia i trzeba przeanalizować wykres, co widać. Tak? Taka praca własna jest kluczowa, nie to, że nie posłuchacie tutaj przez godzinę, dwie. Musicie sami nad tym pracować, pomyśleć, poanalizować, zrozumieć to, co się dzieje na poszczególnych barach. Chociażby zobaczcie na samą interakcję między tymi poszczególnymi barami. W tej chwili jest w nas, to jest wykres H1, ale zobaczcie, na samym dole zamknął się ten bar, na samym dole. Kurczę, jeżeli to była podaż tutaj, to dlaczego, jakim prawem ten rynek idzie do góry tutaj teraz? Po takim zamknięciu powinien szorować do dołu. Pamiętajcie o tym, że ci goście nie chcą pokazywać wszystkich informacji takich, żebyście rozczytywali wykres, ale pewne zachowania są logiczne po prostu. Zawsze zadajcie sobie pytanie, kurczę, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego, a jak ja bym to robił? Tak? Jak ja bym chciał tutaj jeszcze kupować, robić akumulację, tę akumulację na minutówkach, jakbym chciał robić tu, to jakbyście chcieli od gości odkupić, taki Erik chciałby odkupić, tutaj zakumulować, bo dla niego to jest miejsce do kupowania, to powinien wam zostawić informację, sprzedawajcie. Jak ktoś patrzy na wykres godzinowy, takie niskie zamknięcie, ma informację, sprzedawajcie. Ci goście, którzy patrzą na to zamknięcie tego bara czy świecy, no wrzućmy sobie tą świeczkę, tak? Zobaczmy tę świeczkę taką pomroczną, czerwoną. Macie informację, sprzedawajcie. Tu mieście informację, kupujcie zaraz. To sprzedawajcie na dole, bo takie gromnice. A to rynek nie spada, tylko rysuje minutówki. Rysował tam potencjalną reakumulację. Przecież myślcie tymi kategoriami, to jakbyście wy to zrobili, chcieli to zrobić, żeby wam sprzedali czy kupili, żeby to zrealizować. Oczywiście. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo to już tam półtorej godziny mieliśmy godzinę się mieścić. Nie ma. Dziękuję bardzo. To za tydzień zapraszam. Pomówimy sobie trochę bardziej od strony geometrycznej, trochę o geometrycznym podejściu. To geometryczne podejście jest o tyle ważne, że pozwala nam czytać strukturę, a poprzez strukturę siłę i słabość. O tyle jest ważne. Trochę pomówimy sobie o korektach 1:1. Korektach 1:1. To był piękny bankomat kiedyś w mojej historii. Gilmura to po prostu złoty setup to był. Kiedyś było naprawdę pod tym względem to nieporównywalnie do obecnych czasów. Tak? To był tak łatwy i piękny setup, układ. Chodził po prostu, jak śmiałem się, jak sobie przypomnę tamte czasy, to myślałem, że tak zawsze będzie. Po prostu był bankomat, korekta 1:1. Niestety po 2008 roku to się zmieniło i to już trochę inaczej funkcjonuje, ale o tym sobie porozmawiamy za tydzień. Dziękuję bardzo, spokojnej nocy wszystkim, w tej chwili spokoju, i życzę, żeby to, co się dzieje na zewnątrz koło nas, się szybko uspokoiło. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Nawet ciężko się w tej chwili umawiać, a
No też mam nadzieję, że może się zobaczymy na kawsach w środę tam. W sobotę powinien być. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.